Witam serdecznie moich widzów. Jak bardzo się za wami stęskniłam, troszeczkę mnie tu nie było, ale wiecie, no u mnie to tak czasem bywa, że jestem, później mnie nie ma, ale dzisiaj już wróciłam do was. Dzisiaj postanowiłam pobawić się w małego chemika, będę sobie czyścić srebro takim właśnie środkiem. Mam troszeczkę takich srebrnych rzeczy, które bym odświeżyła. Jest to biżuteria, a także w ogóle kupiłam sobie srebrną biżuterię i dlatego tak sobie pomyślałam, że a może sobie właśnie odświeżę tą też starą. Na moją osiemnastkę kupiłam sobie taką gwiazdeczkę na łańcuszek. Urocza, srebrna. Myślę, że będzie fajnie wyglądać tutaj u mnie, więc muszę odświeżyć jakiś naszyjnik, żeby ją właśnie założyć. No i zobaczymy, czy będzie tak ładnie wyglądać. Glamour, czy może nie. A może mi srebrna biżuteria nie pasuje, tylko złota. Chociaż powiem wam, że wolę taką biżuterię srebrną albo ze stali chirurgicznej koloru złotego, niż chodzić w złocie, bo się boję po prostu, że ja gdzieś zgubię coś. Pamiętam taką sytuację, że kiedyś zgubiłam kolczyk, mój taki złoty, który dostałam, piękny i w ogóle, ale na szczęście się znalazł, ale ile ja się najadłam strachu. Sądzę, że po srebrnym kolczyku tak bym nie rozpaczała. No dobra, moi drodzy, bawimy się w małego chemika. Tutaj jest moje srebro, które no niestety pociemniało. Tu jest taka o rybeczka. Tą rybkę dostałam od mojej siostry na osiemnastkę z takim długim łańcuszkiem. On jest taki bardzo długi, ale bardzo lubiłam tą rybkę. Chodziłam w niej non-stop, jak byłam nastolatką. A dlaczego akurat rybka? No bo my się tak z siostrą nazywamy pieszczotliwie łosoś. Trochę zaś nie działa, ale mam nadzieję, że ją doprowadzę do porządku. Dobrze, moi drodzy, zabieramy się do czyszczenia mojego srebra. I tutaj ja mam takie srebro, o. I tak, i to są takie moje naszyjniki, do których mam największy sentyment. Tu jest taka rybka, widzicie. Dostałam ją od siostry na moją osiemnastkę. No, pewnie się spytacie, dlaczego akurat ryba taka oścista? No, moi drodzy, ja tak z siostrą pieszczotliwie nazywamy się łosoś. No i mi dała takie łososia, tylko no jak widać już chyba zjedzonego. I dostałam jeszcze wtedy taki długi wisiorek srebrny. Bardzo lubiłam chodzić w tym łańcuszku, wisiorku, ponieważ no, bardzo mi się to podobało. Jako nastolatka no, to była jedna z nie... Znaczy nie to, że z niewielu, ale takich rzeczy, którą zakładałam regularnie. A tutaj mam taki wisiorek od mojej miłości, no ale troszeczkę się tutaj wypadło jedno tutaj oczko, ale to nic. Zawsze patrzę na ten łańcuszek z takim sentymentem. Zobaczcie, a to jest ta moja gwiazdeczka, którą sobie kupiłam. I jak ona jest w porównaniu do tego srebra bielutka. O, widzicie różnicę? Tutaj może przy tym serduszku jest różnica. Może bliżej wezmę do kamery. O, widać różnicę, prawda? Ale ta rybka to chyba jeszcze bardziej jest brudna. No dobrze, bawimy się w małego chemika. Trzeba otworzyć to. O, tu jest ten płyn, ale zanim zacznę cokolwiek robić, może
to ja sobie wezmę rękawiczki jednorazowe. Przezorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Bo to jest chyba jakiś kwas. O. Proszę bardzo, jakie rękawiczki mam fajne. No nic, próbujemy. Chyba wystarczy. I włożymy może pierwszą rybkę. Ta rybka taka najbardziej brudna. A wszystko może włożymy. O, wszystko się nie zanurzy. Ale śmierdzi. No to sprawdzamy, jak to nasze srebro się ma. Chyba się wyczyściło. Zobaczcie, rybka jak nowa. Dobrze. Będę musiała to wytrzeć. O, zapomniałam rękawiczkę sobie założyć. Już sobie zakładam. Ale to śmierdzi okropnie. Ale srebro jest wymyte. Jeszcze będę musiała pod wodę je wziąć, wyczyścić tą ściereczką i pod wodę, żeby cały ten kwas, żeby się wypłukł. No dobrze, moi drodzy, jak mam taką okazję jeszcze sobie wyczyścić trochę srebra, to mam tutaj takie kolczyki. To są kolczyki, które dostałam na 18 od moich koleżanek z klasy. To było bardzo dawno temu, bo to było w liceum. Już nawet nie pamiętam konkretnie, która koleżanka mi to podarowała, ale miłe, no, ja lubię takie rzeczy. Jak byłam w liceum, to miałam bardzo dużo takich kolczyków wyrazistych, dużych. No byłam wyrazista na tle mojej szkoły, ale jakby to powiedzieć, dzisiaj bym pewnie nie poszła do tej szkoły, do której poszłam. Poszłabym do innego liceum. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Poznałam wiele wspaniałych ludzi tam, ciekawych. Między innymi moją przyjaciółkę, z którą mam kontakt do dzisiaj. Więc wiecie, nic się nie dzieje bez przyczyny. Nic się nie dzieje bez przyczyny, nawet te złe rzeczy można przekuć w coś dobrego. O, proszę bardzo. Tutaj moje kolczyki też są wyczyszczone. O, pięknie. I wracając tak właśnie jeszcze do tego, to mówię, nie ma tego złego, trzeba brać po prostu jakieś wnioski z tego na przyszłość, co się zrobiło źle. A czasem jest tak, że jakaś fajna sytuacja nas po prostu spotka w tym nieszczęściu. Można poznać wiele ciekawych ludzi, którzy nam pomogą kiedyś w życiu, będą dla nas oparciem. Więc ja po jakimś czasie widzę, że no niektóre sytuacje w moim życiu nie były na darmo, coś złego się u mnie działo, a jednak spowodowało to, że no dobre mi to wyszło, więc widzicie sami, nie ma co rozpaczać, jeżeli jesteśmy gdzieś tam w czarnej dziurze, to zawsze będzie jakaś tam iskierka nadziei, że to nie działo się bez powodu.